Teraz poproszę pana profesora Józefa Styka, aby poprowadził drugą część naszego spotkania, konwersatorium Wieś jako środowisko społeczne i kulturowe. Witam ponownie z tego miejsca. Tym razem jako pełniący funkcję, czy rolę, rola za duże słowo, funkcję przewodniczącego nazwijmy panelu dyskusyjnego ewokowanego problematyką prac zgłoszonych na trzecią edycję konkursu. Problematyka prac konkursowych była bardzo, bardzo szeroka, niesłychanie rozbudowana, wielowątkowa, wieloproblemowa i wielopłaszczyznowa. Już sama wielość tych wielości oznacza złożoność materii, a ta materia, wiejska materia społeczno-kulturowa, staje się coraz bardziej złożona, coraz bardziej skomplikowana. W literaturze przedmiotu z zakresu socjologii miasta pamiętam takie stwierdzenie, do którego za chwilę się odniosę, mianowicie, że we współczesnym mieście, zwłaszcza dużym, można prowadzić różnorodne badania socjologiczne i nie tylko socjologiczne, traktując to miasto jako rodzaj preparatu ze społeczeństwa globalnego. A więc, że w mieście spotkamy wszystkie struktury, zjawiska i procesy społeczne obecne w całym społeczeństwie. Niewątpliwie w odniesieniu do miasta industrialnego było to trafne, ale nie kwestionuję również adekwatności tego stwierdzenia w odniesieniu do miasta postindustrialnego, gdzie przemysł już przestał pełnić tę funkcję miastotwórczą w takim stopniu, jak pełnił jeszcze do niedawna, zwłaszcza w naszym kraju, a głównym czynnikiem rozwoju jest szeroko pojęty resort usług, zakres usług, gospodarka oparta na wiedzy i gdzie czynnikiem jej rozwoju i rozwoju społecznego jest sektor szeroko pojętych usług. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mianowicie, że przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, doszedłem do wniosku takiego oto, że współcześnie wieś polska coraz bardziej upodabnia się do miasta, gdy chodzi o złożoność jej w zakresie struktury, funkcji, w zakresie tym, jakie kapitały prezentuje, jakich mieszkańców na swoim terenie mieści. Wieś stała się środowiskiem zróżnicowanym pod każdym względem. O ile w tradycyjnej, nazwijmy, tradycyjnej społeczności wiejskiej, której model mamy doskonale opisany w literaturze socjologicznej, dominowała cecha homogeniczności, osiadłości, zasiedziałości, tradycji, obowiązku jej kontynuacji w oparciu o rodzinne gospodarstwa rolne jako jednostki ekonomiczne, ale też jako stabilne elementy struktury przestrzennej i społecznej wsi. O tyle się okazuje, że współcześnie, gdy mowa o polskich obszarach wiejskich, obszarach rolniczych, celowo używam pojęcia innego niż wieś czy społeczność wiejska, coraz większe powodzenie tego właśnie pojęcia, skopiowanego zresztą z literatury anglosaskiej, to obszary rolnicze, dowodzi czegoś bardzo charakterystycznego. Mianowicie, że zmienia się nadal i to w coraz szybszym tempie, zarówno struktura, jak i funkcje społeczności wiejskich. O ile to dawniej można było opisać kategorią społeczność wiejska, w sensie zintegrowanej gromady ludzkiej zamieszkałej na wspólnym terytorium, kierującym się wspólnym systemem wartości, kierującym się zasadą solidarności gromadzkiej, etc. et omnia. Jest mnóstwo tych cech, prawda, rzecz nie w tym bym je wyliczał. O tyle wieś współczesna
nie da się już charakteryzować z pomocą tamtych dawnych cech i atrybutów. A więc zestarzały nam się dawne kategorie opisu społeczności wiejskich, bo to niekoniecznie wiejskie i niekoniecznie społeczności. Na pewno pozamiejskie, ale czy zawsze? Jedna z autorek utworów zamieszczonych w nagrodzonej dzisiaj antologii pochodzi z małego miasteczka. Jak gdy czytałem jej notę biograficzną, porównując z innymi autorami, prawda, czy tembr jej wypowiedzi poetyckich, właściwie nie dostrzegałem różnicy między miasteczkiem a wsią. Więc bardzo nam się skomplikowała, że tak powiem, społeczna mapa Polski, gdzie jest wieś, gdzie jest miasto, bo wieś zdezintegrowała się, gdy chodzi o jej funkcję. Wieś przestała stanowić całość społeczną, zintegrowaną zasadą solidarności gromadzkiej. Miałem możliwość kiedyś o tym pisać, więc nie będę zbytnio się rozwodził, to łatwo sięgnąć do opracowań. Duch i idea solidarności gromadzkiej, a więc to, co integrowało społeczności wiejskie, już jakiś czas temu stał się wspomnieniem przeszłości. Zwyciężyła płaszczyzna interesu, konfliktu, rywalizacji, sukcesu i ostentacji zamożności. Konsumpcja ostentacyjna, na pokaz. Tym wieś dzisiaj się chlubi, a czym to się różni od tego, co nas mieszczuchów charakteryzuje? Niewiele, niewiele. Kult sukcesu, kult właśnie wybicia się, a zasada solidarności gromadzkiej, dawno, dawno, no to dziadowie żyli, prawda, według mnie, a nam współczesnym już nie wypada, nie uchodzi. Skąd to się bierze? Bierze się mianowicie stąd, że społeczność wiejska przestała być grupą homogeniczną pod względem zawodowym. Wprawdzie na wsi dawnej istnieli tak zwani procederzyści wiejscy. Mówiąc językiem współczesnym, byli to rzemieślnicy wiejscy, ale stanowili oni nieznaczny odsetek struktury społeczno-zawodowej wsi. Współcześnie natomiast na wsi, wieś, powiem inaczej, wieś jest miejscem zamieszkania przedstawicieli różnych zawodów. To dyferencjowanie się struktury zawodowej wsi nie jest dzisiejszym wynalazkiem, bo zaczęło się już w drugiej połowie XIX wieku, ale im bliżej naszych czasów, tym bardziej wieś staje się złożonym, różnorodnym środowiskiem zamieszkania, gdy chodzi o wykonywane zawody, a więc źródła utrzymania, gdy chodzi o poziom wykształcenia, gdy chodzi o pochodzenie społeczne, gdy chodzi o pochodzenie terytorialne i tak dalej, i tak dalej. A więc różne cechy położenia społecznego spotykamy na wsi, a nie tylko, że są to homogenicznie pod względem zawodowym i terytorialnym, najczęściej również wyznaniowym, jak w nieodległej jeszcze przeszłości. Skąd to się bierze? Stąd mianowicie, że jednym z nurtów, prawda, czy jednym ze źródeł tego różniczkowania się struktury społeczno-zawodowej wsi jest odwrócenie wielopokoleniowego trendu migracji ze wsi do miasta. Młodzież najzdolniejsza, najbardziej skłonna do podjęcia ryzyka, szła do miasta. Po co? Dla wybicia się, dla kariery. Czasami, czy głównie, dla elementarnych źródeł utrzymania, jak to jeszcze mamy opisane u klasyka problematyki Władysława Grabskiego. Ale przez całe pokolenia ludność wiejska zajmowała dół drabiny społecznej ludności miejskiej, a więc migrowało się nie dla wybicia, nie dla awansu, ale dla źródeł utrzymania. Gdy chłopi otrzymali wolność osobistą na mocy konstytucji oktrojowanej przez cesarza Francuzów Napoleona księstwu warszawskiemu w 1807 roku, chłopi mieli możliwość opuszczenia własnej wsi. W
Wcześniej byli glebe adskrypti, przypisani do ziemi. Za chwilę przyszedł czas Królestwa Kongresowego, pierwsza faza industrializacji kraju, gdzie masy robotnicze powstawały głównie z ludności wiejskiej, migrującej do miasta i przemysłu. Ta tendencja trwała aż prawie do współczesności, prawie do przedwczoraj, by tak rzec, ale po II wojnie światowej pokazało się coś nowego w stosunku do tamtej tendencji, tamtej charakterystycznej migracji ze wsi do miasta. Gdy Józef Hałasiński zorganizował konkurs na pamiętniki młodych chłopów i opracowane materiały wydał w 1938 roku w czterech tomach pod tytułem Młode pokolenie chłopów, w podtytule dał o powstawaniu, o kształtowaniu się warstwy chłopskiej w Polsce. Tam w opracowaniu Hałasińskiego występują bardzo ciekawe nurty i kierunki refleksji, dosyć zbieżne z ideologią agrarystów, bo się uśmiechnę do koleżanki, która tą problematyką się zajmuje, koleżanka Barbara Fedyszak-Radziejowska. Mianowicie awans społeczny nie przez na wsi, nie przez migrację do miasta, ale przez pozostanie na wsi, ale podwyższanej, podnoszonej na wyższy poziom społeczno-kulturowy. I to jakby marzenie tamtych czasów ruchu młodochłopskiego i młodych pamiętnikarzy chłopskich spełniło się po dziesięcioleciach, dopiero po dwóch pokoleniach, spełnia się współcześnie. Mianowicie dziś nie jest obciachem, nie jest wstydem przyznać się, że się mieszka na wsi, że się jest wieśniakiem. No wieśniak ma też pejoratywne zabarwienie, tyle co burak, prawda? Ale któż z nas się będzie wstydził, że mieszka na wsi? Ja nigdy tego nie miałem, chociaż ze wsi pochodzę, z południowej Lubelszczyzny. Przeciwnie, zawsze chlubiłem się tym, że jestem pochodzenia wiejskiego, chłopskiego, dzisiaj rolniczego, prawda? Ale przecież u inteligentów wstydliwie jakby lisek okonkiem zacierał swoje ślady, że on ze wsi pochodzi. Dziś się odwróciło, prawda? A w każdym razie dowartościowało. Co więcej, powiem więcej, zresztą Państwo jako baczni obserwatorzy i uczestnicy życia społecznego potwierdzą natychmiast albo jeszcze i szybciej, że odwróciła się tendencja w migracji między wsią a miastem. Mianowicie per saldo dzisiaj więcej ludzi migruje, emigruje z miasta na wieś, na obszary wiejskie, niż ze wsi do miasta. A po cóż się na wieś migruje? Między innymi po to, co ładnie 21 autorów opisało w swoich utworach w antologii. Po walory przestrzeni, ale jakiej przestrzeni? Tu się dobrze zastanówmy. Czy przestrzeni kulturowej? Na wsi niekiedy pustynia kulturowa jest. Czy przestrzeni społecznej? Ona jest w rozsypce. Jakiej przestrzeni? Jakiego ducha? Jakiego etosu? Czy w ogóle dzisiaj można w kategoriach etosowych opisać ludność wiejską, czy nawet tylko tę rolniczą frakcję ludności wiejskiej? Osobiście tego się boję. Kusiło mnie kiedyś, żeby taką próbę podjąć, ale ta próba jest nadal przede mną. Boję się. O co więc chodzi? O jaki typ przestrzeni chodzi autorom? I co ciągnie ludzi z miasta na wieś? Kto, prawda, jest jeszcze mobilny, w sensie przestrzennym i wystarczająco zasobny, lub ma wiejskie korzenie, co jest też istotne, ten nierzadko zmienia środowisko zamieszkania. Przenosi się na wieś. Na taką wieś, gdzie jest możliwy dojazd wahadłowy do miasta pod warunkiem rachunku ekonomicznego, sensownego, ale ekonomika czasu też tutaj swoje robi, nie tylko pieniądza. I nie podejmowanie działalności rolniczej, tylko
wieś jako wieś w funkcji rezydencjalnej, w funkcji osadniczej i w funkcji rezydencjalnej. A więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia z dwuśrodowiskowcami miejsko-wiejskimi, bądź odwrotnie, miejsko-wiejskimi. W zależności od tego, który element ich tożsamości lokalnej, przestrzennej, prawda, jest silniejszy. Zdarzyło się niedawno, w ubiegłym roku, że dałem magisterium za pracę empiryczną o suburbanizacji. Kazałem zatytułować tak dosyć przewrotnie. Suburbanizacja po lubelsku. Czy osadnicy z Lublina przemieszczający się na teren, na obszary wiejskie, na terenie ziemskiego powiatu lubelskiego, integrują się z nowymi społecznościami, w których zamieszkali. Śladowo prawie to nie występuje. Jestem skazany na to, by Państwa zapewnić, prawda? Ale mam dowody empiryczne na to, że ta integracja zachodzi niesłychanie powoli i tylko w pewnych aspektach funkcjonalnych, usługowych albo prestiżowo-ambicjonalnych. To są dwa czynniki, które nie do końca pozwalają na gettoizację inteligencji, czy osadników miejskich na wsi, w stosunku do rodzimych mieszkańców wsi, którzy tam są z dziada, pradziada. Tak jakby ci drudzy, jakby ci z miasta byli, czuli się z lepszej gliny lepieni, czy przebóg, ja tego nie rozumiem, prawda? Ale coś w tym jest, że następuje zjawisko gettoizacji, które zresztą przed laty świętej pamięci Zdzisław Grzelak opisał w pracy na temat inteligencji wiejskiej w dwojakich panelowych badaniach. Doszedł właśnie do, że tak powiem, socjologicznego odkrycia tej warstwy inteligencji, która mieszka na wsi. Cechą charakterystyczną tamtej inteligencji, że ona tak dosyć po dworsku traktowała ludność chłopską jako coś gorszego, prawda? Sami czuli się raczej spadkobiercami kultury dworskiej, szlachecko-ziemiańskiej, prawda? Coś lepszego. Współcześnie to poczucie różne może mieć imiona i różne może mieć przyczyny. W każdym razie nastąpiło coś, co już lat temu blisko ponad 20 opisywał profesor Franciszek Wiktor Mleczko jako segmentową bądź mozaikową strukturę społeczną wsi. To jest to samo miejsce zamieszkania, ale przez różne segmenty struktury społecznej, które nie zawsze chcą i nie zawsze nawet mogą mieć zbyt wiele wspólnego ze sobą. Ale wróćmy do tego pytania, od którego wyszedłem w tym swoim przedługim rozumowaniu, ale za chwilę poproszę o zastąpienie mnie w roli mówcy. O jaką przestrzeń, jaki typ przestrzeni przyciąga, magnetyzuje na wsi? Niekulturowy, nie w przestrzeni kulturowej, nie w przestrzeni społecznej, więc jakiej, przebóg jakiej? Przyrodniczej. Walory przyrodnicze przyciągają. Teraz spójrzmy, co widzę przez okno, na ścianę budynku, prawda? Ścianę budynku, a za oknem, tuż za oknem, kanion ulicy. Co widzę u siebie na podwórku na wsi, bo też jestem wsior, prawda, jestem wiejsko-miejski, ze swojego instytutu pracuję na uniwersytecie. Moja patronka to bacznie mi się przygląda, patronka mojego uniwersytetu, gdzie kieruję zakładem socjologii wsi i miasta, więc właśnie, przepraszam, chwilami się tak czuję jak na wykładzie, ale ja myślę, że staremu Belfrowi Państwo to wybaczą, staram się obrazowanie urozmaicać, ale w pewnym momencie pewnie trzeba będzie dać głos następnemu mówcy. Chodzi mianowicie o to, że ta przestrzeń przyrodnicza, na której wyrasta przestrzeń antropogeniczna, a raczej jest wnoszona przez człowieka przestrzeń antropogeniczna, czyli społeczna i kulturowa, jest jakby w mniejszym nasyceniu na obszarach wiejskich
niż w mieście. I powiem już zupełnie jak rasowy socjolog, bo to moja profesja, że społeczne wytwarzanie przestrzeni na wsi jest mniej zaawansowane niż w mieście. I całe szczęście. I całe szczęście, że jeszcze gdzieś mamy, gdzie mamy jechać do kraju za miastem. W tym kraju za miastem spotkamy takich samych ludzi jak w mieście, bo się uniformizujemy pod każdym względem, niezależnie od regionów, od tego, czy to wieś, czy to miasto, prawda, od zawodów i tak dalej, i tak dalej. Następuje ta gruntowna homogenizacja, gdy chodzi o wzory kultury i wzory zachowań społecznych, ale także o systemy wartości, że czy w mieście, czy w kraju poza miastem, w gruncie rzeczy to samo stwierdzimy. Rzecz w tym, że na wsi stwierdzimy to znacznie rzadziej niż w mieście, bo styczności przestrzenne między ludźmi są znacznie rzadsze i są zupełnie innego charakteru. Proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś jest zaprzysiężonym mieszczuchem, że zupełnie inna jest logika i filozofia, by tak rzec, mam użycie terminologiczne, więc w cudzysłowie biorę, spotkań, interakcji społecznych zachodzących na wsi niż w mieście. Zupełnie inaczej się rozmawia z człowiekiem, z mieszkańcem wsi, inaczej z mieszkańcem miasta. Czy tylko to jest kwestia poziomu wykształcenia, czy tylko specyfiki pracy zawodowej? Myślę, że nie tylko, chociaż także. Dość o tym. Myślę, że tytułem wprowadzenia do dwóch merytorycznych referatów te myśli powinny wystarczyć jako inicjacja procesu myślowego, zawsze zindywidualizowanego, ale na wspólne tematy. Bardzo proszę panią doktor Barbarę Perepeczko o zajęcie miejsca obok mnie i swoją opowieść, swoją narrację. Dzień dobry Państwu. Chciałam następnie się wytłumaczyć z niezbyt fortunnego tytułu mojego wystąpienia. Ponieważ brzmi on Mieszkańcy północnej Polski w poszukiwaniu lokalnej tożsamości. To znaczy to, do czego mam zastrzeżenie, to jest ta północna Polska. Ale wytłumaczę się w ten sposób. Chciałam uniknąć najbardziej chyba adekwatnego określenia, czyli dawnych Prusk Wschodnich. Bo właściwie ten rejon, o którym będę mówiła, dotyczy właśnie Powiśla, gdzie są umieszczone badania pani Paprot, Warmii i Mazur przede wszystkim, a więc od Dolnej Wisły do Niemna już bardzo szeroko się rozpędzając. I stąd nie chciałam tych Prusk przywoływać. Nie wiem, może nieuzasadniona fobia, ale jednak. Druga możliwość. Ziemie odzyskane. Już pomijam, że to jest część ziem odzyskanych, ale to jest termin naznaczony politycznie, który na szczęście odchodzi w przeszłość. W książce, która się ukazała w tym roku, Zarys historii Polski w liczbach wydanej przez GUS, nie ma już ziem odzyskanych, są ziemie północne i zachodnie. I stąd moje określenie stamtąd wzięte. Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, nie ma już również w tej książce już obszarników, są ziemianie. Także wracamy, odpolityczniamy język, bo tutaj język w przypadku tych terenów, o których mówimy i całej akcji przesiedleńczej bardzo wyraźnie był naznaczony politycznie. Proszę Państwa, ten rejon, a więc mówimy, powtarzam, Powiśle, Warmia, Mazury, zawsze był zróżnicowany, o czym też i pan profesor tutaj wspominał, historycznie, etnicznie, kulturowo, wyznaniowo. Co ten teren łączyło? No niestety smutna dla nas historia, mianowicie wyniki plebiscytu 1920 roku, gdzie absolutna większość opowiedziała się za Niemcami, za przynależnością tych terenów do Niemiec. Na wytłumaczenie niejakie warto przypomnieć, że odbył się ten plebiscyt w lipcu 20 roku, a więc jest to okres ofensywy Armii Czerwonej. W zachodniej Europie panują pogłoski, że Polska jest państwem sezonowym,
nietrwałym. I myślę, że w jakiejś mierze właśnie nawet Warmiacy, którzy posługiwali się w przewadze językiem polskim i byli katolikami, jednak także w przewadze kilka gmin zaledwie przeszło po plebiscycie do Polski. Dosłownie poniżej 10% to byli ci, którzy się opowiedzieli za Polską. Proszę Państwa, no i ten teren od 1945 roku, 1945, faktycznie jest białą plamą dość długo, jeżeli chodzi o badania i historię. Pierw zajęła się tym tematem sztuka. Państwo pamiętacie może pierwszy Dzień Wolności Kluczkowskiego, teatr, mianowicie kiedy przyjdą bracia, film Sami Swoi, tak nawiasem mówiąc, jak się obejrzy Samych Swoich i dzisiaj Róże, prawda, to jest ta droga do prawdy, która jest wyznaczona różnicą tych filmów. Taki też film w takiej konwencji westernu Prawo i Pięść, gdzie Holubek grał jeszcze w kwiecie, że tak powiem, wieku. I to były te obszary, które raczej badawcze, ze względów politycznych oczywiście, nie były penetrowane. Proszę Państwa, teraz chyba należałoby zacząć od tego, jakie to kategorie ludzi w 1945 roku i potem były na tym terenie. No oczywiście, jeżeli chodzi, pomijając tak zwanych autochtonów, prawda, czyli w przypadku Niemców, Warmiaków, Mazurów, Holendrów, potomków Holendrów, dawnych potomków pruskich plemion, tej mozaiki, która tam była, ale która przez wielopokoleniowa, nawet wielowiekowe wspólnoty jakoś tam się, że tak powiem, zintegrowała. Kto był potem? No, oczywiście, jeżeli chodzi o element polski, to jeszcze przed wojną sporo było robotników rolnych, którzy w poszukiwaniu pracy na Prusach znajdowali ją. Potem również robotnicy rolni, niestety nie z wyboru, a z przymusu, czyli z łapanek, jeńcy wojenni. Proszę Państwa, i w ogóle myślę, że taki sposób patrzenia na tą zbiorowość, mianowicie wybór czy przymus i jak długo tam byli, na zawsze, że tak powiem, w sensie pokoleniowym czy na moment, to jest to te dwa kryteria, które warto tu poruszać. A więc robotnicy rolni, jedni z wyboru, drudzy z przymusu. To znamy również i z filmu, i z literatury. Najczęściej byli to mężczyźni, którzy zastępowali gospodarzy na wsi, ale również i kobiety do pracy w gospodarstwach. Przymus. Kto, proszę Państwa, dalej pojawił się najczęściej? A jeszcze chciałam tutaj dodać, że ci ludzie, którzy byli tam już w czasie wojny, przeżyli tą całą traumę, jaką przeżyli autochtoni. Cofający się front, jest to, proszę Państwa, grudzień 1945 roku, styczeń 1946, różne decyzje władz niemieckich, wojskowych w przewadze, dotyczące ewakuacji. W Prusach Wschodnich powstrzymywano, znaczy na Mazurach Wschodnich, powstrzymywano do końca grudnia ewakuację w ten sposób, że nie pozwalano przede wszystkim korzystać z zaboru kolejowego. Oczywiście chodziło o drożność do celów sanitarnych, wojskowych i stąd ta ludność byłaby tutaj konkurencją. W związku z czym ludność ruszyła 25 mniej więcej, uciekając przed famą, wcale niestety niewydumaną, zachowań Armii Czerwonej. No i oczywiście to już część tych taborów pieszo idących ludzi wracała potem, bo zdawali sobie sprawę, że nie dotrą do tego miejsca, do którego większość dążyła, czyli Elbląg, Królewiec. Ja podejrzewam, że to, że w pani pracy niewiele tego jest, to dlatego, że ci ludzie byli bliżej tych miejsc, natomiast w wschodnich rejonach było dalej. I w związku z czym więcej tam pozostało tak zwanych autochtonów niż w tej części właśnie zachodniej. Proszę Państwa, kto się pojawia potem, już po wojnie? Najszybciej. Szabrownicy. Element bardzo szybko, że tak powiem, załatwiający swoje sprawy, czyli łup po niemiecki, czasami niestety związany z rabunkiem i uchodzą. No wprawdzie słyszałam też taką dowcipną opowiastkę, jak to ktoś z kur Piotrzczyzny tak się obrał, że tak powiem, tym bogactwem, że już nie był w stanie ruszyć i został. Co, proszę Państwa, dalej?
No oczywiście osadnicy z centralnej Polski. I tutaj okazało się, że intencją władz polskich było to, żeby właśnie bezrolna ludność, czy bardzo małorolna, przemieszczała się na te tereny, gdzie racją stanu było ich zagospodarowanie. To pani pisze o Kieleczczyźnie, głównie stamtąd, prawda, jeżeli chodzi o wschodni rejon, to częściej byli to właśnie skurpiowszczyzny ludzie, tak czy owak z centralnej Polski. I to był wybór, proszę Państwa. Ci ludzie decydowali się sami, nikt ich do tego nie zmusał, podobnie jak szabrownicy. Nie chcę oczywiście tutaj wspólnoty jakiejś tworzyć. Proszę Państwa, bardzo ciekawą kategorią, właściwie prawie jeszcze nieopisaną, jest kadra inżynieryjna i osadnicy wojskowi. To, co dotyczy wsi i rolnictwa. Mianowicie w 1946 roku, i to na początku 1946 roku, powstają państwowe nieruchomości ziemskie. Tutaj ogromne zasługi miał inżynier Maręż. Nam nawet przyniosłam książeczkę, która została napisana jako jedna z niewielu zresztą, temat mało ruszony. On, jego ideą było, że tak powiem, wykorzystanie inżynierskiej, doświadczonej kadry z dużymi kwalifikacjami gospodarzenia na dużych obszarach, czyli ziemiaństwa. Proszę, przypominam, że reforma rolna pozbawiła ich warsztatów pracy, w związku z tym ich wykorzystanie w państwowych gospodarstwach było z wszech miar racjonalne. No, nie wszyscy na to się godzili ze względu na to, że uważali, że to jest kolaboracja z władzą. I jednak pomału, pomału do 1949 roku wcale nieźle udało się te tragiczne na początku warunki, czyli spustoszenia, brak ludzi, brak sprzętu, zwierząt, opanować. No niestety polityczne względy doprowadziły do tego, że z tej kadry chyba z kilkanaście osób do więzień trafiło, a przeniesiono tą zarząd główny, który był w Poznaniu, no bo Warszawy nie było jeszcze wtedy właściwie, przeniesiono już pod nazwą Państwowe Gospodarstwa Rolne po 1949 do Warszawy. Także trwało to krótko. Jeszcze chciałam tutaj dodać, że w tej grupie dawnego ziemiaństwa byli również ludzie, którzy trafiali w te rejony dawnych Prus Wschodnich, celowo zacierając za sobą ślady. Ślady przede wszystkim no, złego w tym czasie widzenia ich uczestnictwa w AK, w WiN-ie czy w innych organizacjach. A więc próbowali się ukrywać. Ja osobiście pamiętam nazwiska z pierwszej klasy, bo ja jestem podobnie jak profesor Wilkin, przesiedleńcem nawet bardziej niż profesor Wilkin, bo ja się urodziłam w WiN-ie, więc jeszcze zdążyłam. Proszę Państwa, co dalej? Oczywiście tutaj w przypadku kadry to był najczęściej wybór, prawda? A więc nie byli to skazani, oni skazani byli dopiero później zostali. No i potem, proszę Państwa, trzeba przypomnieć całą działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, który ściąga ogromne rzesze, że tak powiem, ludzi w ramach tak zwanej repatriacji, bo mówię raczej tak zwanej, to przepraszam, to mój telefon dzwoni, ale muszę jakoś wytrzymać. Mianowicie, czy zakwalifikować w tym rejonie, o którym pani pisze, czy w ogóle Prus, to są przede wszystkim jednak z Wileńszczyzny, z Grodzieńszczyzny ludzie. Czy przymus, czy wybór? Przymus, proszę Państwa, w dużej mierze sytuacyjny, nie pojedziecie na zapad, pojedziecie na wschód. I niestety niektórzy trochę później, ale przyjeżdżali w jak Kazachstan czy Syberia. Ja w wsiach, które badałam, znajdowałam ludzi, którzy wspominali te losy. Oczywiście nie wszyscy wrócili, to wiadomo. W każdym razie wszyscy ci właśnie repatrianci z poczuciem krzywdy, jednak jeżeli nawet decydowali się, opuszczając małą ojczyznę na rzecz wielkiej wspólnoty języka, kultury, historii i tak dalej, to jednak na pewno z poczuciem krzywdy i... No i proszę Państwa, jeszcze jedna grupa, którą się PUR zajmował, mianowicie akcja Wisła. W tym rejonie Prus właśnie, oni byli osadzani, w przeciwieństwie do rejonów
południowych, bo tam było niebezpieczeństwo zderzenia się z tymi, którzy uciekali z tych rejonów, prawda, czyli prześladowcy i ofiary. Także oni się znaleźli głównie na terenie właśnie dawnych Rus Wschodnich, akcja Wisła. Ukraińcy, Łemkowie, był to przymus ewidentny. Przywożą, tak jak chyba pani mówiła, różne zasoby, różny bagaż ze sobą. Jeżeli chodzi o wieś i rolnictwo, niestety często nieadekwatny do zastanych warunków. Mianowicie, no, przypadki, o których pani pisze, czyli gleb tam, delty Wisły, no to bardzo specyficzne warunki, które po to ściągano Holendrów, żeby jakoś potrafić gospodarować i uczyć innych ludzi. Natomiast ci przesiedleńcy walczą, o czym pani znakomicie pisze, z problemami, jak to opanować, prawda? No ja znam taki inny przypadek też z badań, mianowicie jak w pewnej wsi na Mazurach osadzano Ukraińców, to wszyscy lokowali się w gospodarstwach, gdzie była pusta wieś, jak najdalej od wody, prawda? No ostatni, który przyjechał, nie miał już wyboru i gospodarstwo zajął przy jeziorze. No jak Państwo się domyślacie, od 15 lat odcina tylko kupony od pola namiotowego, przystani i tak dalej, prawda? Czyli te zasoby, które były dla niego skazaniem, teraz kapitalizują się znakomicie. Proszę Państwa, teren zniszczony, tak jak powiedziałam, przez wojnę zastali, ale jednak o wyższym poziomie cywilizacyjnym, bez wątpienia. To też urządzenia, melioracje, maszyny, które zastawali, nie zawsze potrafili użytkować. Oczywiście to, co wspólne, to takie poczucie obcości na początku absolutnej większości ludzi, oprócz tych autochtonów, prawda, którzy jeszcze, ja już pomijam ten temat, ich ewakuacje, późniejsze, wielokrotne akcje przesiedleń. Poczucie obcości tych nowych mieszkańców, miejsc wobec miejsc, gdzie mieszkańcy poprzedni nadbudowywali nad tym krajobrazem i przyrodniczym pewien krajobraz właśnie kulturowy, materialny i duchowy, a więc inna architektura zupełnie, fortyfikacje, to jest rejon bardzo mocno ufortyfikowany, no bo to było pogranicze, prawda? Cmentarze, pomniki, cały dorobek pokoleń minionych, obcy zupełnie. No i na początku walka o przetrwanie, o byt, oswajanie się z obcym, wrogim, niemieckim jeszcze, to tutaj ktoś wspomniał o niszczeniu wręcz, myślę na zasadzie odwetu. No to, że czasami któraś z pań tutaj była przerażona, że oni palili meblami gdańskimi, no ale pamiętajmy, że w warunkach bardzo trudnych to potrzeby biologiczne są na początku, a więc tu nawet nie chodziło nie o odwet, tylko o jakie takie ciepło w zimie. Proszę, oczywiście ludność na początku ma więzi emocjonalne z przyszłym miejscem zamieszkania przede wszystkim. Uprzednim, tęsknota. Tutaj pani bardzo ciekawie pisze o pewnych stereotypach, gdzie ta mozaika tutaj pojawiających się nowych ludzi o sobie wzajemnie. Skomplikowana rzeczywistość oczywiście doprowadza do tego, że posługujemy się etykietkami pewnymi, prawda, tam jedni mówią Białorusini. Już pomijam to, że zastaną ludność wszyscy traktowali na ogół jako Niemców. I tutaj mamy wyrzuty sumienia ogromne wobec Mazurów, wobec Warmiaków. Bo dla przyjeżdżających byli to Niemcy, tak należało ich traktować. Na szczęście następuje samoistny proces zbliżania się, oswajania, że tak powiem. Samoistny to znaczy więzi wynikające z pomocy wzajemnej, towarzyskich, rodzinnych. Wszystko powoduje, że następuje pewna wymiana, proces akulturacji, przenikania kultur, współdziałania przy pewnych sytuacjach zagrożeń. Ale oprócz tego samoistnego następuje również takie zorganizowane przez instytucje. Pani tu znakomicie pisze rola kościołów, edukacji, czyli oświatowych, szkoły, prawda? To wszystko, cmentarze, to wszystko zaczyna integrować tą społeczność, a poza tym ci ludzie zaczynają odczytywać znaczenie zastanych symboli, co jest dowodem pewnego wrastania, już zakorzeniania się.
przenikanie kultur, jak powiedziałam, istnieje. Co jest przełomem takim bardzo wyraźnym? Oczywiście rok 90. Od tego czasu zaczynają się pojawiać nie tylko lokalne, ja ten poziom lokalny opuszczę, bo pani o nim znakomicie napisała, ja chciałam powiedzieć o poziomie ponadlokalnym, przynajmniej regionalnym. Powstają stowarzyszenia, autentycznie oddolne stowarzyszenia, których przedtem nie było i które zostały tworzone przede wszystkim jednak przez ludzi już tam urodzonych. Prawda? Czyli to jest następne pokolenie. Jeszcze chciałam tutaj dodać, że 90. lata, początek, jest to zwrot ku lokalności, w odwecie, że tak powiem, odejście od globalizacji. Więc to wszystko pewnie sprzyja, że ta tożsamość lokalna, ale i regionalna wywołuje powstawanie stowarzyszeń. Wspólnota kulturowa Borussia, najbardziej znana i znaczywiście działająca do tej pory znakomicie, wydająca, jako stary dydaktyk oczywiście musiałam przywieźć chociaż jeden, 50 egzemplarzy, wpierw półrocznik, teraz kwartalnik. No to to jest jeszcze mniej obfity. 50 numerów. 50 numerów jest wydanych, tak, w sumie w tej chwili. Borussia, która nie tylko ma działalność wydawniczą, w sensie czasopism, również książki. Książki, które właśnie odgrzebują, że tak powiem, pamięć o tym terenie. Idea otwartego regionalizmu, to jest coś, co im towarzyszy cały czas. Różne programy, projekty, konferencje, no książki właśnie dotyczące aleje chociażby Warmii i Mazur, przydrożne, o cmentarzach książki. To wszystko wywołuje takie, że historia nie jest wybierana, ale zachowanie dorobku i odtwarzanie pamięci znajduje tutaj zainteresowanie. Powstaje w 91 roku Wspólnota Mazurska w Giżycku, gdzie ona jest tak dalece otwarta, że uczestnikami tej wspólnoty są również dawni mieszkańcy, którzy się przesiedlili najczęściej w okolice Neumünster, na zachód Niemiec. Co jeszcze? Książki się ukazują. Książka Mazowia, naukowa zdecydowanie, znaczy czasopismo, obawiam się, że on już się w tej chwili nie ukazuje. To są w dużej mierze również współfinansowane, wspierane finansowo przez Niemców. Jakie jeszcze dowody na to zakorzenianie się, już nawet lokalne? Wychodzą książki tłumaczone z niemieckiego, książki Lenza, znakomita książka Muzeum Ziemi Ojczystej. Książki Wicherta, na przykład Dzieci Jeronimów. W każdym literatura autorów, którzy już tam nie mieszkają, ale którzy jeszcze żyją i którymi wywiady również drukuje Borussia na przykład. Co się nowego jeszcze pojawia? Muzea prywatne. Dla mnie wskaźnik takim, jak jest prywatne muzeum, jest bardzo wyraźny, że jest to zakorzenianie się. Znam jedno, ale jest takich na tym terenie około 10. W ostatnim numerze Borussii w 50. akurat jest rejestr wszystkich muzeów i prywatnych, i państwowych, i samorządowych. Odbywają, proszę Państwa, remonty cmentarzy, pomników, ostatnio zamków, prawda, pokrzyżackich, które upadały w ruinę bardzo długo. To wszystko, proszę Państwa, a to jeszcze takie uroczystości, na przykład tysiącletnia rocznica śmierci świętego Brunona, gdzie episkopat polski, ale przedstawiciele episkopatu z Niemiec, z Litwy towarzyszą, a więc rzeczywiście ma to zasięg już ogólnokrajowy, transmisja na cały kraj. Czyli proszę Państwa, to te pokolenia, jak mówiłam, tutaj już urodzone, znajdują te kulturowe znaczenia terytorium i odczytują pewne symbole i reaktywują. Poczucie bycia u siebie staje się rzeczą normalną. Rewitalizacja, bez wątpienia w dużej mierze. Społeczne tworzenie ojczyzn, ale to właśnie chciałam o tym powiedzieć jeszcze na koniec. Badania. Ruszyły badania również w tym czasie, właściwie wcześniej się nie znajduje. Tutaj osobą najbardziej zasłużoną, jeśli chodzi o ten rejon, jest znany nam autor, czyli Andrzej Sachsen, który i wtedy, kiedy pracował w Olsztynie i teraz nawet, kiedy pracujesz od dawna w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w dalszym ciągu drukuje książki z tego zakresu. I to rzeczywiście chyba taki najbardziej zasłużony.
Teraz chciałam jeszcze dodać, że to znów fundusze niemieckie i to fundusze niepaństwowe, ale fundacji na przykład Volkswagenu. Duży projekt badawczy z Uniwersytet w Bielefeld, Uniwersytet UMK, czyli toruński, no i warszawski. Efektem tego jest znakomita książka, która moim zdaniem jest takim zbiorem najwyższego poziomu, Społeczne tworzenie ojczyzny Wojciecha Łukowskiego. To jest jeden z, ale oczywiście tam jeszcze powstało parę doktoratów niemieckich, bo tutaj, jak mówię, międzynarodowe to było gremium badawcze. Co jeszcze chciałabym na koniec dodać? To jest tematyka tak szalenie szeroka, że w dalszym ciągu jest to w większej mierze puste do zagospodarowania. Zakres możliwych tutaj badań i to interdyscyplinarnych i wielu, wielu punktów widzenia. I stąd oczywiście wartość nagrodzonej przez nas pracy, która jest monografią, ale tutaj nawet jeżeli te monografie jako mozaika, że tak powiem, jakiś obraz dadzą, to na pewno nie likwiduje konieczności badań nie tego typu, ale, że tak powiem, przekrojowych znacznie bardziej, za co, jak się dowiedziałam, zamierza się pani również zabierać. Także tyle chciałam powiedzieć o tej krainie, części Polski, która rzeczywiście zbudowała i buduje w dalszym ciągu tą nową społeczną ojczyznę przez pokolenia już następne, które są pozbawione tej traumatycznych przeżyć pionierów tak zwanych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani doktor. Przy okazji dodam, przyjąłem się do rozumowania pani doktor, że pod kierunkiem profesora Leona Dyczewskiego przed laty powstała praca doktorska na temat tworzenia się towarzystw regionalnych, głównie mniejszości niemieckiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Gdyby tam trzeba było dłużej informacje, to jest nam w stanie opis bibliograficzny przesłać czy przekazać. Dziękuję bardzo pani doktor za referat. Proszę bardzo panią profesor Izabelę Bukrabę-Rylską o przedstawienie, podzielenie się z nami swoimi refleksjami na temat walorów literackich antologii, prawda? A więc jakie dwie perspektywy, i polonistyczna, i socjologiczna. Pani profesor jest filologiem literatury, językoznawcą i socjologiem. Kieruje Zakładem Socjologii Wsi i Miasta w Uniwersytecie Warszawskim oraz, podobnie jak koleżanka przedmówczyni, w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. To ja tam należę do Rady Naukowej, także jesteśmy tutaj frakcją większościową ludźmi z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, a więc tu z tego budynku. Proszę bardzo, pani profesor. Zdecydowanie. Na początek, proszę państwa, jednak taka mała dygresja, bo dostałam tu chwileczką, pan profesor, tak, przesyłeczkę, podał mi te tutaj przywiezione przez panią doktor perebeczko opracowania. No i patrzę, że właśnie to pismo Mazowia jest wydawane przy pomocy Fundacji imienia Friedricha Naumanna, twórcy pojęcia Mitteleuropa z XIX wieku. Tak się ostatnio składa, że byłam 2 tygodnie temu na polsko-niemieckiej konferencji dotyczącej no, mniej jasnych stron współpracy polsko-niemieckiej, czyli ludobójstwa, eugeniki, prawda, i II wojny światowej w efekcie. No i tam ktoś w dyskusji przypomniał, że właśnie Friedrich Naumann był nazwany przez von Hayeka XIX-wiecznym prekursorem nazizmu. No i tak się to dziwnie składa, że i kilkanaście lat temu w Akademii też ta fundacja wspierała publikacje akademickie. Teraz widzę pod tym jak gdyby szyldem
Niemcy też wspierają polskie życie naukowe. No, to taka zastanawiająca sytuacja, ale przechodząc do tematu bezpośredniego, proszę Państwa, pomyślałam, że warto, korzystając z tego, że właśnie jedna z nagrodzonych publikacji jest antologią poezji wiejskiej, spróbować połączyć te dwa wątki, to znaczy z jednej strony zastanowić się nad kształtem, jaki wyewoluował z czegoś, co kiedyś nazywano literaturą wiejską, czy ludową nawet, a więc połączyć wątek poetyckości z wątkiem no, wiejskości, prawda? Ta pierwsza część, oczywiście tutaj na tę okoliczność uruchomiłam swoje doświadczenia polonistyczne i następnie skonfrontuję je z tym, co właśnie można, tak jak to kiedyś marksiści nazywali Plechanow czy inni, odszukiwaniem w dziele literackim ekwiwalentu socjologicznego, czyli to będzie ta bardziej socjologiczno-wiejska druga perspektywa. I już ubiegając konkluzję, muszę powiedzieć, że w przypadku tego pierwszego oglądu diagnoza będzie jak najbardziej pozytywna i, żeby było ciekawiej, paradoksalnie na skutek tych samych okoliczności diagnoza socjologiczna będzie już bardziej pesymistyczna, ale to, tak jak się Panie Profesorze umawiali, będę prawie powtarzać Pana tutaj te właśnie konstatacje na temat tego, czym dzisiaj jest wieś. No właśnie to, co Pan Profesor powiedział. A to nie jest mowa specjalistyczna. Nie, że dopiero przed pół godziną się zobaczyliśmy. Proszę Państwa, więc tak pokrótce przypomnijmy sobie etapy rozwoju właśnie tego, co nazywano literaturą ludową. Oczywiście lepiej by w tej roli wystąpił ktoś z kolegów, z ekspertów z UMCS-u, którzy od lat patronują i opisują poezję, literaturę ludową w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Ale tak pokrótce. Otóż, proszę Państwa, na początku zaliczano do tego zakresu dzieła tak zwanego folkloru ustnego, przez co rozumiano utwory powstające anonimowo, bez konkretnego autora, a więc twórczość zbiorową, bezimienną, obrosłą masą wariantów. Jeśli chodzi o takie cechy literackie, stylistyczne, wyróżniano na przykład formuliczność, czyli powtarzanie stałych sformułowań. Był to oczywiście zabieg również mnemotechniczny. Następnie używano bardzo często wielu powtórzeń. Jest taki piękny tekst profesora Bartmińskiego, mówi, jeżeli w jakiejś pieśni ludowej powtarza się po raz 34 razy hejleluja, coś hejleluja, mówi to nas, ma to jak gdyby przenieść z tych realiów doczesnych taki czas sakralny, to powtarzanie, cykliczność sugeruje właśnie oderwanie się od takich doraźnych elementów. I wreszcie trzecim, jaki można tak ogólnie powiedzieć, elementem tego pisarstwa, właśnie jeszcze pisarstwa, twórczości ustnej autorów bezimiennych, był paralelizm, czyli bardzo silna taka współzależność, stanowiąca wręcz często oś kompozycyjną tych utworów między światem ludzi a przyrody. No i tu sobie wynotowałam z takiej klasycznej książki Stanisława Bystronia z 21 roku, Artyzm pieśni ludowej, liczne przykłady właśnie tego paralelizmu. No, wszystkim znane są te zestawienia. Kuje Zazula, kuje Siwula, w wiśniowym sadzie kuje, płacze dziewczyna, płacze młodzieńka, bo u ludzi choruje, prawda? No więc takie pokazanie, jak świat ludzki jest zespolony ze światem przyrody. Ale proszę Państwa, już kolejne diagnozy z przełomu XIX-XX wieku dawały trochę inny obraz tej literatury, już rzeczywiście literatury, bo to zaczynało być spisywane, literatury ludowej. Między innymi na przykład Stanisław Czernik pisał o chłopskim pisarstwie samorodnym. W kolejnych latach mieliśmy diagnozę Józefa Kapuścińskiego z tomu Cierniste ścieżki literatury ludowej, gdzie on opisywał chłopską literaturę walczącą i wszyscy ci komentatorzy zwracali uwagę na proces stopniowego odrywania się od tych źródeł folklorystycznych, od tej konwencji wrosłej no, w mentalność, w światopogląd jeszcze właśnie tej wsi tradycyjnej. Bardzo podobnie charakteryzował ten etap również Stanisław Pigoń, pisząc, że ta powstająca literatura jest wyrazem chłopskiej samoświadomości społecznej, ale trochę zarzucał jej ów użytkowy i stosowany charakter twórczości.
pisał, że zbyt jeszcze jest obarczona powinnością, zbyt skrępowana doraźną potrzebą, stanowi przejaw działania w służbie. No i z kolei Pigoń upominał się, to był też jego taki postulat, pisząc o tym, żeby odstąpić od tego, od tego stosowania literatury. W przeważnej mierze jest ona jeszcze heteronomiczna, obciążona balastem tendencyjności, zapamiętale staje w służbie hasłom i dążeniom społecznym. Nie dokopali się oni jeszcze, pisał o poetach ludowych, do tych pokładów, spod których wytryska twórczość bezinteresowna. No i właśnie z kolei postulował, aby prawdziwa literatura, poezja chłopska mogła wyrażać chłopską osobowość, bo tego nikt za chłopa nie zrobi, nikt z zewnątrz nie zdoła tego rzetelnie wypowiedzieć, owej odrębności duszy wyrobionej przez wiekowe bytowanie wśród jednego układu społecznego i w obliczu nieba i ziemi. W latach 60. zrobiło karierę określenie Anny Kamieńskiej, będące tytułem jej opracowania, Pragnąca literatura. Autorka pokazywała tam, jak u kolejnych piszących mieszkańców wsi postępuje ten proces wyzbywania się właśnie tego, co stanowiło zbytnie według Pigonia jej obciążenie, a więc tej służby społecznej, tego nawet klasowego zabarwienia tej zaangażowanej literatury poprzedniego pokolenia. No i Kamieńska pisała, że nurt ludowy w literaturze objawia się swojskością, konkretnością widzenia i wprowadza elementy no właśnie już bardziej nowoczesne. Idąc tak chronologicznie, warto też przypomnieć diagnozę profesora Rocha Sulimy z połowy lat 70., kiedy pisał, że jego zdaniem ówcześni poeci coraz wyraźniej szukają swego miejsca nie w płaszczyźnie wartości społecznych, ale głównie literackich. Dążą też do tego, by być niejako translatorami w przekładzie treści z kultury ludowej na znaki kultury ogólnonarodowej czy uniwersalnej. Pisał o tym, że właśnie wnoszą do kultury ogólnopolskiej ten nowy wymiar humanistycznego postrzegania świata, jaki jest zawarty w folklorze autentycznym, będącym wyrazem tych żywiołowych, prawda, jak gdyby tendencji polskiej wsi, a nie tym folklorem skonstruowanym z zewnątrz. No, od czasów Kolberga ten właśnie folklor był jednak opisywany, tworzony przez środowiska zewnętrzne. No i Sulima kończył swoje refleksje, pokazując, jak etapami rozwijała się ta literatura, poezja wiejska, właśnie od typowo tej folklorystycznej, poprzez ową walczącą chłopską literaturę samorodną, ku literaturze bezprzymiotnikowej, partnerskiej, która jego zdaniem miała stanowić zwieńczenie procesu emancypacji literacko-socjologicznej. No i żeby jeszcze oddać sprawiedliwość bardzo bogatym badaniom z kręgu właśnie autorów lubelskich, przywołam diagnozę Anny Brzozowskiej-Krajki z lat 80., tak to nam się ładnie prawie że dekadami ułożyło, gdzie ona wymienia trzy nurty pisarstwa ludowego. Ten archaiczny, folklorystyczny, następnie folkloryzujący i wreszcie ten najbardziej dojrzały, ewoluujący w kierunku literatury ogólnopolskiej wysokiego obiegu, zarówno w kształcie wypowiedzi poetyckiej, jak i w podejmowaniu problematyki ludzkich uniwersaliów. I teraz, proszę Państwa, no, myślę, że nagrodzona w tym konkursie antologia zdecydowanie prezentuje właśnie ten trzeci w pełni dojrzały literacko i artystycznie etap rozwoju literatury wiejskiej, jaki tak ładnie wyłonił się no, z ewolucji, z dziejów tej formy aktywności. No, nie czytałam dokładnie, nie byłam tym razem w jury, ale przejrzałam, zapoznałam się z fragmentami tej antologii. Uderzyła mnie właśnie duża sprawność w operowaniu językiem poetyckim, pogłębiona refleksyjność tego, jak to poloniści mówią, ja lirycznego, czyli postaci wmontowanej, stanowiącej podmiot wypowiedzi w wierszu. I duża dyscyplina w operowaniu słowem. Tam nie ma jakiejś redundancji, nie ma jakichś łatwizn, prawda, i przywoływania gotowych, atrakcyjnych sformułowań. Te wszystkie teksty świadczą o wyrobieniu i o dużej samoświadomości artystycznej twórców. No więc jak Państwo widzicie, diagnoza polonistyczna jest jak najbardziej pozytywna. A teraz, dlaczego ten sam zbiór
jeżeli starałam się na niego spojrzeć z perspektywy socjologa wsi, z tych samych powodów, jak mówię, wydał mi się zjawiskiem i wskaźnikiem, sygnałem niepokojącym. I tu chciałam się odwołać do koncepcji wiejskości, jaka jest mnie szczególnie bliska, do koncepcji zawartej w programie, w systemie socjologii wsi, jaką sformułował jeszcze przed wojną profesor Władysław Grabski i o której pan profesor Józef Stych napisał kiedyś, że był to pięknie skonstruowany projekt badania, postrzegania i wartościowania wsi, niestety zapoznany, niewykorzystany, wyparty przez inne o różnej proweniencji modele badania wsi, jakie zapanowały w polskiej właśnie nauce. Otóż proszę Państwa, na co zwracał uwagę profesor Grabski? Jakie były komponenty podstawowe tej wiejskości postrzeganej przez niego? Otóż przede wszystkim profesor Grabski definiował wieś jako siedlisko rodzin chłopskich związanych z ziemią, rodzin prowadzących gospodarstwa rolne i żyjących w kontekście społeczności wiejskiej o określonym etosie pracy, już padały te słowa, moralności i kulturze. W dodatku Grabski, daleki od, jak to się dziś mówi, mityzującego agraryzmu, bo jego koncepcję profesor Kazimierz Korak bardzo trafnie nazwał koncepcją ruralistyczną, pokazującą czym jest wieś, doniosłość wsi jako komponentu całego społeczeństwa. Profesor Grabski uważał, że wieś jest grupą wyjściową, skąd rekrutują się elity i energiczne jednostki do życia w całym społeczeństwie, ale też grupą nieodwracalną, to znaczy, jeżeli społeczeństwo globalne odda wsi jakieś, prawda, jednostki, powracają na wieś, już nie stanowią tej jakości kapitału ludzkiego, jaki z punktu potrzeb wsi jest istotny. I wreszcie, po trzecie, charakteryzował wieś jako grupę dynamiczną. W swoich tekstach pisał wieś jako siła, czy nawet jako potęga społeczna. I proszę Państwa, gdyby teraz, mając w pamięci te jego określenia, zastanowić się, jak prezentowana jest wieś właśnie jako ten ekwiwalent socjologiczny, komponent socjologiczny w poezji, no w największym skrócie zgodziłabym się z profesorem Stykiem, że wieś jest tu sprowadzona do tych walorów przyrodniczych. Wieś w tych tekstach, z którymi się zapoznałam, jest rodzajem prywatnego, bardzo intymnego, jak to się mówi, orbis interior, bezpiecznego, oswojonego świata. Daje schronienie człowiekowi, który ucieka, to przekładam cytatami z wierszy, ucieka najbardziej przed ludźmi. Na wsi można prowadzić życie dzielone ewentualnie z kimś najbliższym, kto dotrzymuje towarzystwa, kiedy wędruje się samotnie po bukowym lesie. Poza tym, znowu cytat, teraz ani się spotkać, ani porozmawiać. Tu wplatam też cytaty z tych, bardzo dobrze, że zostały załączone w formie komentarza te fragmenty prozy, prawda, takie ramy dla nas istotne. A rozgwar życia zbiorowego w jednej z wypowiedzi pojawia się tylko we wspomnieniach o babci, która miała liczne potomstwo i życie tam właśnie wrzało. Na takiej właśnie wsi, można na tej podstawie powiedzieć, żyją te podmioty liryczne, te ja liryczne, zdolne co najwyżej łączyć swoją samotność z samotnością drugiej osoby. Nad kontakty z innymi ludźmi przedkładają wyraźnie kontakt z przyrodą. No i też sobie wynotowałam, słyszą śpiew ptaków, widzą kolory tęczy, czują na policzku ciepło słońca, dociera do nich woń rzepaku i pszenicy. No i tu trochę złośliwie powiem, więc jednak ktoś na tej wsi uprawia pola, skoro nawet w tytule mamy, że jest miedza, prawda? Ale ten ktoś jest dyskretnie schowany, nie przeszkadza podmiotowi lirycznemu, sytuuje się w ogóle poza kadrem refleksji autorów. Praca, życie zbiorowe nie zakłóca kontemplacji przyrody, rozkoszowania się tymi wrażeniami, jakich ona dostarcza. Nie przeszkadza w roztrząsaniu własnych dylematów egzystencjalnych. No więc wieś sprowadzona jest do malowniczego tła, do źródła inspiracji poetyckiej. Staje się materią przeżyć wysublimowanych osobowości i jednostek. Ale nie jest to już ta społeczność, bardzo wyraźnie to powiedział profesor Stych, którą podmiot mógłby się wtopić, poczuć się jego częścią. Ktoś od kogoś tu wyraźnie stroni. A więc, proszę Państwa, ta moja, jak widać już teraz wyraźnie, ocena jest dwoista i myślę, że odbija moje trochę schizofreniczne, jak gdyby, właśnie dylematy.
z jednej strony jako polonistka muszę podziwiać kunszt pisarski, nie wiem, z drugiej strony jako socjolog wsi boleję nad deficytem treści wynikających z bliskiego nierozumienia tego, czym wieś, no myślę, że jeszcze może dałoby się stwierdzić, że ma szansę przetrwać, przynajmniej gdzieniegdzie w tym kształcie. I w takim razie już kończąc, zastanawiam się, stawiam takie pytanie. My, jak w pracach naukowych, też różnie definiujemy ową społeczność wiejską. Czy on to jest społeczność, czy już tylko zbiorowość amorficzna, czy mamy wieś, czy bardziej obszary wiejskie. Natomiast myślę, że jako socjologowie powinniśmy się też pochylić z uwagą nad twórczością literacką i poetycką, nad tymi tekstami, które nam prezentują bardzo subiektywne, ale myślę trafnie odebrane sygnały rzeczywistości społecznej wiejskiej, które są dla nas wskaźnikami, oznakami czy nawet symptomami, takimi, które może trafniej diagnozują rzeczywistą kondycję wsi współczesnej, niż my przy pomocy naszych badań i metod naukowych jesteśmy to w stanie uczynić. I to wszystko. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pani profesor, to jeszcze może zostać na zajmowanym miejscu i poproszę panią doktor o dołączenie do nas, gdyż myślę, że teraz przyszedł czas dyskusji. Oczekujemy wypowiedzi uczestników naszego spotkania, które mogą się odnosić do wszystkich naszych wystąpień, albo łącznie, albo rozłącznie. I bardzo proszę o zabieranie głosu. Zachęcam. Może być w formie pytań, może być w formie rozwinięcia jakiegoś wątku. A mogą być też i wątki jakby uboczne w stosunku do głównego nurtu rozumowań zaprezentowanych w tych trzech wystąpieniach. Czy ja może dodam pani doktor Perebeczko o tą ideę otwartego... Tylko gdyby pani zechciała frontem do ludu, twarzą do ludu. O tą ideę otwartego regionalizmu. Jak to pani by widziała, przykładając właśnie między innymi na też Łabie, na te ziemie północne, jakby pani mogła to właśnie tak też poszerzyć i na przykład w odniesieniu do organizacji pozarządowych czy działalności społeczności wiejskich. Ja myślę, że otwarty regionalizm, którego na pewno nie będę w stanie pani dostatecznie kompetentnie sformułować, ale odsyłam naprawdę do Borusii, szczególnie chociażby ostatniego numeru 50, gdzie jest wywiad z Robertem Trabą, który jest zresztą naczelnym redaktorem całości, a wywiad pobiera od niego dziennikarz niemiecki. Tak jak ja rozumiem, bo pani chodziło o to, jak dalece właśnie te pozarządowe organizacje to, znaczy różne są też organizacje, ale myślę, że większość w jakiejś mierze zakorzeniając się, odczytując znaczenia zapisane w przyrodzie, w architekturze, w obyczajach niestety trudno, dlatego że tutaj czas zrobił swoje i większość świadków jest już na tamtej stronie, w związku z czym zostają nam raczej co najwyżej materialne albo no, czym się właśnie w tej chwili zajmuję między innymi? Odczytywaniem pamiętników ludzi, którzy w tamtym czasie notowali swoje spostrzeżenia. No, ale tego jest coraz mniej. W związku z czym raczej ten regionalizm otwarty należy rozumieć nie klaustrofobiczne, nasze, cudze są wraże, ale otwarte na inne wpływy innych ludzi. I ja myślę, że absolutna większość organizacji to robi. Ja już pomijam tę, którą ja wymieniłam, prawda, bo to Stowarzyszenie Borussia jest tutaj przykładem chyba najlepszym i najbardziej zaawansowanym i naukowo, i pod każdym innym względem. Zresztą dzisiaj, jak może pani zauważyła, wchodząc do pałacu, jest konferencja, która dokładnie tego dotyczy. I tam zresztą Traba też występuje. Traba, nawiasem mówiąc, urodził się w Węgorzewie, więc on jest żaden tubylec. Czy autochton, ale późniejszy, bo się urodził w 50, w którymś tam roku, już nie pamiętam.
ale na pewno na tej konferencji radziłabym Pani pewna, by do jutra zostać, jeżeli to Panią interesuje. No, tak się wyjątkowo złożyło, że to jest Wodeneka. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeśli można, przede wszystkim dziękuję, że miałam możliwość złożenia pierwszego autografu. Bardzo dziękuję. Mówię Państwu, że dla mnie było szalenie interesujące usłyszeć wszystkie Państwa wypowiedzi. One ogromnie cieszą, że te słowa, które powstały, powodują myślenie i to myślenie tak szerokie w tak wielu aspektach. Dla mnie to było bardzo cenne. I podsumowanie historyczne i nawiązanie do tego, że no, jest jakaś kontynuacja, że my jesteśmy częścią czegoś, co było dawniej i co jakoś się rozwija. Było mi przez moment no, bardzo, bardzo miło i sympatycznie przy tej ocenie polonistycznej, że jednak się zaopujemy na tę kulturę wysoką, o czym co nie tyle przeczuwałam, o czym wiedziałam. Natomiast bardzo mnie zdziwiła i prosiłabym tutaj o takie troszeczkę rozwinięcie tej negatywnej oceny socjologicznej. Bo dla mnie, dla osoby, która z miasta pochodzi, wybrała celowo i 30 lat, czy już dłużej, mieszka na wsi właśnie to środowisko, to jest rodzaj pozytywnych zmian. To jest coś na tyle cennego, że pozwala nam dalej zachować człowieczeństwo i to nie jest ucieczka. To jest wybór bardzo świadomy. Dla mnie niezwykle cenny, sądzę, że dla wszystkich autorów także. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli to była osoba młoda i zakładała, że na jakiś czas opuści wieś, to nigdy nie było negatywnego odbioru czy oceny tej wsi, prawda? Dla mnie jest to może nie moment, który Pani nazwała, że jest negatywny. On jest niepokojący, nie, on jest szalenie optymistyczny, tylko z niego powinni mieszkańcy miast wyciągnąć wnioski. Pan powiedział o przestrzeni przyrodniczej, zresztą to się tutaj przejawiało, że ona dominuje. Ja tutaj wręcz mi się na usta nasunęło i wypowiedziałam po cichu to słowo. Dla mnie ta nowa przestrzeń to nie jest i te poszukiwania tej przestrzeni tylko przyrodniczej. To jest poszukiwanie przestrzeni swojej wewnętrznej. I w moim przekonaniu tylko obszary wiejskie, jak Państwo to malowniczo określają, czyli regiony, małe miasteczka i wieś, są w stanie dać współczesnemu człowiekowi ten rozmach, na jaki zasługuje współczesny umysł, który się też rozwija. I prosiłabym tutaj o to do powiedzenia, bo z tym się nie zgodzę. Rozumiem, proszę Pani. Na początek może takie, bardzo, proszę, takie uściślenie. Proszę zwrócić uwagę, Pani cały czas posługiwała się określeniem, że człowiek, że jednostka wraca, prawda, że tu się może rozwijać na wsi, jak gdyby odnawiać swoje człowieczeństwo, głębiej przeżyć. Tymczasem no, dla mnie jako dla socjologa ważny jest ten wymiar zbiorowy. Co się dzieje z ludźmi i pomiędzy ludźmi jako pewnego rodzaju zbiorowością czy nawet wspólnotą. I rzeczywiście może nie tyle ta moja ocena powinna być negatywna, ja używam sformułowania pesymistyczna, z tego właśnie względu, że wyczułam tutaj, tak jak powiedziałam na końcu, na pewno bardzo trafnie odbite pewne relacje, z jakimi można się spotkać. Ale one pokazują, że tak jak było to w tych wierszach przeze mnie przejrzanych, że dzisiejszy człowiek jak pozostaje albo wraca na wieś, no jak gdyby pozostaje jednostką, pozostaje człowiekiem, ewentualnie wespół z kimś bliskim. Natomiast dla mnie jako dla socjologa wsi brakuje tego wymiaru bardziej zbiorowego, bardziej no, po prostu świadczącego o tym, że tam powstają pewnego rodzaju, czy trwają społeczności. Nie ulega wątpliwości, że na wsi można bardzo bogate właśnie życie osobiste prowadzić, tak rozwijać się, stworzyć udane życie rodzinne, ale ta tkanka wspólnoty i tkanka kultury, która jest kulturą tej wspólnoty, tej zbiorowości, a nie tylko wysoko ukształtowanych, dojrzałych osobowości i utalentowanych, no dla polonisty to jest wystarczające, dla socjologa
już jest pewnego rodzaju niepokojącym właśnie symptomem, że być może rzeczywiście na wsi zaczyna brakować tego wymiaru wspólnotowego, który jest dla socjologa po prostu, no socjolog się zajmuje społecznościami, a nie, nie jednostkami. A czy ja będę mogła Panią zaprosić na, nie wiem, może na otwierającą, a potem sumującą konferencję, bo te społeczności wiejskie są teraz innego rodzaju. Ja się pochwalę, że 20 lat w przyszłym roku minie, jak byłam prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Turystycznego. Od 3 lat jestem prezesem Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Teraz te kontakty odbywają się z innych przyczyn i z innych, na innych gremiach. Stowarzyszeń jest bardzo wiele. Na tyle wiele, że one swoim obszarem obejmują różne społeczności, i wiejskie, i wojewódzkie, i ponad, i ogólnopolskie. My będziemy teraz budowali klaster turystyczny Mazury Zachodnie. To jest też społeczność. A czymże innym niż społeczność jest udział w internetowym konkursie jednym i potem komunikowanie się przez internet w przypadku tej antologii. Dla mnie to też jest społeczność i ona nie jest przypisana do miejsca. To miejsce i tę prowincję albo ma się w sobie, albo ma się w sobie stepy germańskie, prawda? Albo ma się świat cały. Także tutaj myślę, że te badania socjologiczne powinny być poszerzone, na pewno trwają, bo ja nie jestem tutaj specjalistą, ale byłoby mi bardzo miło, gdyby Pani się właśnie tą ideą stowarzyszeniową w aspekcie społeczeństw wiejskich zajęła, bo to myślę dostarczyłoby kolejnego klocka do rozwijania tutaj tej mozaiki polskiej wsi, bo ona się zmienia, ale myślę, że ona idzie w tym kierunku, który jest szalenie pozytywny. Oczywiście, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo następnych dyskutantów o zabranie głosu. Proszę Barbarę Fedyszak. Żeby być poza Państwa gronem dłużej, bardzo mi przykro, ale czy ja mogę nawiązać do Pana Profesora do wypowiedzi na temat społeczności, bo widzę, że ten wątek się tutaj pojawia. Otóż to jest troszeczkę tak, że socjologowie mają czasami taką skłonność do prognozowania pewnej wizji, analizując rzeczywistość zgodnie z taką zasadą, jak powiedziała, samosprawdzających się prognoz. Otóż dokładnie ten sam problem, o którym Pan Profesor mówiąc o wsi i o społecznościach wiejskich, dotyczy rodziny. Dzisiaj, jak weźmiemy podręczniki socjologii, to rodzina ma nową definicję. To jest jedna osoba dorosła i jedno dziecko, które podlega w rodzinie socjalizacji. Tak, to rodzina prawie nie istnieje. Socjologowie piszą już w podręcznikach, tak jest. Nie ma, rodzina przestała być wspólnotą, jest jednostką socjalizacyjną i w gruncie rzeczy, na przykład Pani Profesor Szaćka pisze, że rodzina to jest bardziej gospodarstwo domowe, tak? Czyli już nie wieś, tylko jednostka ekonomiczna. Tak jest, jednostka ekonomiczna, a nie rodzina. I jak tutaj to pytanie w systemie wartości, które wartości są dla nich najważniejsze. 80-90% wybiera rodziny. Jak zadajemy pytanie, bo brałam udział w takich badaniach, czy mimo iż dzisiaj rodzina przeżywa kryzys, rozwody, rozpady i tak dalej, powinna nadal model rodziny zostać bez zmian? Odpowiada 70% tak. Czyli mówiąc krótko, społeczeństwo nie pogrzebało jeszcze wspólnoty wioskowej, a socjologowie już mówią o obszary wiejskie i mówią, że między wsią a miastem nie ma żadnej różnicy. No ja wyglądam przez okno, ja nie urodziłam się na wsi, nie mam wiejskich korzeni, urodziłam się w Chorzowie i co ważniejsze, w mojej rodzinie nie ma hektara ziemi, więc nie mam problemu wyswyżania, jak pisali agraryści, ale czytałam Marię Dąbrowską przedwojenną na Rozdrożu, wszystkim polecam, żeby zobaczyć jakby, że to nie trzeba mieć identyfikacji chłopskiej, żeby rozumieć, że istnieje kontinuum między skrajnym modelem wielkiej metropolii i wsią. I że wieś może na tym kontinuum mieścić się w różnym miejscu, bliżej małego miasteczka, bliżej peryferii metropolitarnej, ale to nie zmienia faktu, że tak jak rodzina jest specyficzną, powiązaną z środowiskiem przyrodniczym, z pewną autoidentyfikacją. Rolnictwo nie będzie uprawiane przez mieszkańców Warszawy, tylko statystycznie częściej przez ludzi, znaczy myślę o gospodarstwach rolnych, mieszkających na wsi. Są pewne punkty,
punkty oparcia, które sprawiają, że zmieniająca się wieś i tak będzie zakorzeniona w tej tradycji, która ją formowała. Ja bym powiedziała, nie śpieszmy się tak z pogrzebami. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy następnych chętnych do wypowiadania się? To może ja jeszcze pytanie do pana profesora. Proszę. Wspomniał pan profesor, że walory przyrodnicze, czy to, że przestrzeń wiejska jest mniej społecznie przetworzona, jest tym, co skłania mieszkańców miasta do migrowania, czyli są nieświadomi walorów. I moje pytanie do pana profesora, czy według pana profesora mieszkańcy wsi, autochtoni, są w tym samym stopniu świadomi tych walorów, a co za tym idzie, czy są w stanie, czy chcą ich bronić? Dziękuję. Dziękuję. Czy są następcy w wypowiedziach? Czy panie referujące coś chciały dodać? Ja najwyżej uzupełnię to, co pan profesor odpowie panu Budyce. Będzie efekt odłożony, tak? Kilka refleksji, niezupełnie koherentnych względem siebie, ale pojawiających mi się w trakcie wypowiadania przez państwa tych uwag. Mianowicie rolnicy w reprezentowanych utworach poetyckich są traktowani jako, tu sparafrazuję wypowiedź profesor Buchra-Berylski, Izabeli Buchra-Berylskiej, rolnicy są tutaj jakby traktowani przez podmioty liryczne jako neutralny, ale naturalny składnik otoczenia, tego otoczenia przyrodniczego, tej przestrzeni przyrodniczej. Ktoś ten rzepak sieje, ale podmiot liryczny nie rozwodzi się nad tym. Kto ten rzepak pachnący i pięknie żółciący się na wielkich obszarach, niekiedy, zwłaszcza przy rolnictwie wielkoobszarowym, kto jest sprawcą tego? To nie, to uchodzi uwagi podmiotu lirycznego. Nie, to jest przedmiotem refleksji, to dobrze się zrozumie. Ważne dla nas jako socjologów, myślę, sorry, że w imieniu trójki po tej stronie się wypowiadam, dla mnie jest istotne coś niesłychanie ważnego, ale przez brak, to jest peccatum per omissionem. W utworach zamieszczonych w antologii brak jest wiejskiej identyfikacji, expressis verbis, wiejskiej identyfikacji. To jest brak identyfikacji ze wsią jako małą ojczyzną, ojczyzną prywatną. To jest, tak może sobie napisać bezpaństwowiec, tak sobie może napisać mieszkaniec, zresztą jest jeden przypadek w antologii autorki, która lata całe spędziła na emigracji, potem wróciła do kraju i na wsi osiadła. Ale tak na wsi może osiąść każdy obywatel świata tego doczesnego. Czy to oznacza, że będziemy nad jego wizjami jako podmiotu lirycznego się rozwodzili? Nie, dla socjologa jest ważne coś innego. Na ile on jest kreatorem, współautorem i współkreatorem lokalnego świata społecznego. Nie przekonują mnie wypowiedzi pani doktor Barbary, mojej koleżanki Miłej, że socjologowie szczególnie sobie upodobali uczestnictwo w obrzędach pogrzebów, że szczególnie chętnie grzebią w różne wspólnoty różnego typu, w tym również wspólnotę lokalną. Ja protestuję, nie jestem entuzjastą ani miłośnikiem pogrzebów, gdy trzeba uczestniczyć, owszem, ale gdy trzeba na podstawie adekwatnych diagnoz naukowych stwierdzać, że coś obumiera, że coś się staje rachityczne, że coś niewydolne, że dysfunkcjonalne, to obowiązkiem socjologa jest to napisać, bo ma do tego dokumenta habet. On dokumenta habet w postaci wytworzonych, prawomocnie, metodologicznie wytworzonych źródeł. Co innego są przekonania ogólne, a z czym innym jest wynik badań naukowych. Więc ja tutaj niezupełnie bym podzielał to zdanie, że socjologowie właśnie są szczególnie rozmiłowani w chowaniu takich czy innych wspólnot. I jeszcze jedna uwaga
dotycząca tego samego obszaru w gruncie rzeczy. Mianowicie czym innym jest społeczność, a czym innym jest społeczność lokalna. Tutaj w niektórych wypowiedziach odniosłem takie wrażenie jakby identyfikowania tych pojęć, zwłaszcza, ale to może bez wskazań i bez nazwisk, nie o to chodzi. Chodzi o rzeczy, o argumenta ad rem, a nie o argumenta ad personam. To są dwa zupełnie inne typy rozumowań, prawda, i argumentowania. Nawet uczeni nie wszyscy te różnice dostrzegają. Mniejsza. Chodzi mianowicie o to, że społeczność lokalna jest zawsze związana z określonym toposem. To jest to miejsce niepowtarzalne pod globem, na globie, niepowtarzalne w kosmosie. To miejsce jedyne jest czynnikiem definicyjnym społeczności lokalnej. Ale nie każda społeczność ma charakter lokalnocentryczny, czy nie każda społeczność jest opisywana jako przez jeden z czynników, przez określone terytorium, przez określoną przestrzeń. Społeczności mamy wiele różnego rodzaju, ale niektóre z nich to są inaczej grupy celowe. Te stowarzyszenia, organizacje ponadlokalne to nie są żadne wspólnoty lokalne, to są inne byty społeczne. I o tym dobrze by było wiedzieć, o tym być przekonanym, wychodząc z tej sali. Mówimy o innych strukturach społecznych zupełnie. Społeczność lokalna zawsze się wiąże z określonym terytorium, tu i tylko tu, nigdzie więcej. Stowarzyszenie, inaczej organizacja pozarządowa, mówiąc językiem prawniczym, jest organizacją celową, zupełnie inna logika struktury i celów wewnątrzgrupowych, a także inna misja społeczna, by tak rzec, całkiem współcześnie. Będę się streszczał w dalszym ciągu, to znaczy dotychczas się nie streszczałem, ale do tej chwili się zacznę streszczać. Więc brak miejskiej identyfikacji lokalnej, to jest moim zdaniem cecha charakterystyczna dla większości z tych 21 autorów. Dalej, selektywne poczucie małej ojczyzny. To jest mała ojczyzna, ja tam jestem, ale tylko pod pewnym względem. Tylko pod jakim względem? Nie pod względem aktywności zawodowej. Bardzo rzadko. Pod względem aktywności zawodowej, bo ta jest zwykle lokowana poza miejscem zamieszkania. Jestem zintegrowany, identyfikuję się tylko z pewnymi aspektami, ale nadal twierdzę, że są to bardziej aspekty dotyczące przestrzeni przyrodniczej niż przestrzeni społeczno-kulturowej. Mimowoli przypomniała mi się fraza pewnej piosenki, a znawcy przedmiotu pewnie przypomną i autora, i wykonawcę, autora tekstu i wykonawcę. A ja mam swój intymny, mały świat. Senne półksiężyce wskażą drogę wam. Na wsi, prawda? Ale ja mam swój intymny świat. Ten świat mój, ja się z kimś podzielę tym moim światem, ale wcale nie muszę. On nie jest doświadczany zewnętrznie. Nie jest stwierdzany empirycznie. Nie przekłada się na relacje społeczne. To dla nas, socjologów, jest istotne. Na ile działania jednostkowe przekładają się na działania społeczne, a więc mają sens, powiem inaczej, jest im nadawany sens społeczny, sens strukturotwórczy. I jeszcze pytanie kolegi, na ile mieszkańcy wsi bronią tej swojej przestrzeni, czy na ile są świadomi jej walorów. Myślę, że w niewielkim stopniu są świadomi jej walorów, aczkolwiek ten wątek występuje zwłaszcza w pamiętnikarstwie chłopskim, że te wielkie kolekcje pamiętników chłopskich są pełne zachwytów, prawda, ale takich oszczędnie formułowanych na temat walorów przestrzeni wsi, to mamy i u Hałasińskiego, mamy wcześniej u
Znanieckiego, mamy uchała Tomasa i Znanieckiego, mamy uchała Sińskiego, mamy w wielkiej kolekcji pamiętnikarskiej młode pokolenie wsi Polski Ludowej, ale chłop nieskłonny był na te tematy się wypowiadać. Traktował piękno swojej wsi jako coś oczywistego i samo przez się zrozumiałego, którego nie trzeba było ani określać, ani się tym epatować, a tym mniej pisać. Natomiast na pewno cechą, kontynuowaną cechą mentalności rolniczych mieszkańców wsi w stosunku do ich protoplastów chłopów jest niewprawność w myśleniu kategorialnym, a że mamy tutaj niekiedy takie samorodne, prawda, talenty, to nie jest cecha charakterystyczna dla całej warstwy społecznej. Spróbujcie prostego eksperymentu na wsi. Każcie pierwszemu lepszemu mieszkańcowi, pod warunkiem, że nie jest to człowiek o wyższym wykształceniu, napisać proste podanie do urzędu gminy w najprostszej sprawie. Sprawicie go zapewne z wielkie zakłopotanie. Być może, być może. O co mi chodzi? O to mianowicie, że to jest piękno przeżywane, walory przeżywane, ale walory nieartykułowane werbalnie. Tyle może. Można tylko dopowiem właśnie to, co mi się skojarzyło, kiedy usłyszałam pytanie pana magistra Burdyki. Przypomniały mi się wspomnienia Witosa. Jego pierwszy tom to jest kompendium wiedzy wspaniale socjologicznej o wsi, o Wierzchosławicach. No i gdzieś Witos, który nawet jak był 3 razy premierem kraju, i to też w tej nawale roku 20 bolszewickiej, zawsze mówił, zostawia pracę w rządzie i wraca sam zaorać swoją ziemię. I potem w tym fragmencie dopowiada: mnie nigdy nie zachwycały wschody słońca, śpiewy skowronków, jak wychodzę w pole, patrzę, czy jest ziemia wygodna i czy dobrze nawieziona gnojówką. No więc rzeczywiście ten praktycyzm, no, przynajmniej przyjął postać taką kanoniczną, paradygmatyczną dla socjologa wsi, że czym innym są te liryczne zachwyty, piękne przyrody, a czym innym ta postawa mieszkańca wsi jako rolnika. No, sam Witos tak. Nigdy pługa nie powierzył nawet najlepszemu parodku. Mówi, co ja będę sąsiadom tam dawał do odrobienia, to są zbyt ważne rzeczy. Dziękuję. Ja tylko chciałam panu Brudyce też odpowiedzieć, któremu zapewne chodziło o współczesność bardziej, tak? To znaczy mogę to powiedzieć w oparciu o nasze badania, które również uczestniczyła koleżanka, nad migracją. To znaczy pytaliśmy, za czym najbardziej tęsknią. No szczerze mówiąc, jadło było przed krajobrazem, ale owszem, występowało też tęsknota za krajobrazem. To znaczy myślę, że dopiero autopsja czegoś przeciwnego niż krajobraz wiejski uwrażliwia na walory. I wtedy dostrzega się brak jako dejmującą przykrość, że tak powiem. Tyle mogę powiedzieć. Co jeszcze? Z naddatkiem programśmy wyczerpali. Uczestników też i czas też.